Cześć wszystkim, na Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Back to School i dzisiaj przychodzę do Was z makijażem do szkoły. I chciałabym, żeby ten filmik był taki stricte obrazujący, jak ja sobie robię makijaż i tak naprawdę nic nie mówię i Wy nic nie wiecie. Chciałabym Wam właśnie więcej opowiedzieć, jaki jest mój stosunek do tego makijażu, co polecam robić, czego nie polecam robić. Taki bardziej trochę mówiony filmik. Zaznaczę oczywiście na samym początku, że ja mam 16 lat, idę w tym momencie do pierwszej klasy liceum. I wydaje mi się, że makijaż do szkoły w różnym wieku jest trochę inny. I wydaje mi się, że to też trzeba sobie po prostu samemu przemyśleć. Czy kreska na oku jest dobra, kiedy ma się 13 czy tam 12 lat? Ale dobra, dość tej papraniny. Teraz Wam pokażę, jak ja wykonuję swój makijaż do szkoły i trochę o nim opowiem. I może właśnie dzięki temu filmikowi zdecydujecie, jak chcecie robić makijaż do szkoły i czy faktycznie tona rzecz na twarzy jest tak koniecznie potrzebna każdego dnia. Więc pierwsza rzecz, od jakiej zazwyczaj zaczynam, to oczywiście zakrycie niedoskonałości. I wydaje mi się, że to jest punkt taki makijażu do szkoły, którego chyba da się ominąć. Bo większość dziewczyn ma jednak niedoskonałości i chce je zakryć, zwłaszcza kiedy jest w szkole. Chce się czuć po prostu pewnie, a nie zastanawiać się, czy wszyscy widzą jej wypryski. Ja do szkoły w sumie nie używam podkładu, jak już to bardzo rzadko i tylko wyłącznie z nudów. I mam trochę czasu, więc nałożę podkład i czasami uzupełnię brwi. Ale uzupełnianie brwi do szkoły u mnie w tym roku zdarzyło się może z 3 razy. Zazwyczaj wychodzę do szkoły tylko i wyłącznie z korektorem. I ja używam dwóch korektorów, ale szczerze wam powiem, że ostatnio przerzuciłam się w sumie tylko na ten jeden. Ten z Eveline, który świetnie zakrywa jakieś cienie pod oczami, jak i niedoskonałości. Ale tak naprawdę świetny produkt, jeżeli chodzi o zakrywanie wszelkich wyprysków, to Catrice Camouflage Cream, o którym już kiedyś mówiłam na kanale i to nawet całkiem sporo. Jeżeli macie duże wypryski, które ciężko zakryć, które są bardzo intensywnie, na przykład czerwone, to świetny naprawdę produkt z Catrice. Ja w tym momencie, jak widzicie, nie mam w sumie zbyt dużo jakichś, nie wiem, wyprysków. Jedyne co mam, to tutaj na brodzie, w sumie pod ustami mam opryszczkę, która w tym momencie już jest zagojona, zrobił się z niej taki tylko strupek, więc spokojnie mogę ją przykryć makijażem. Tutaj zaraz na to poleci korektor, właśnie ten z Eveline. Jego w sumie tak nałożę wzdłuż linii ust, ponieważ moje usta ogólnie nie wyglądają ładnie. Są przesuszone i no i po prostu chcę je wyrównać, bo naprawdę są już tak przesuszone, że wokół ust robią się czerwone. I to nie wygląda właśnie fajnie. Okej. To mniej więcej coś takiego, taką minię. No i tutaj trochę wzdłuż brody, powiem, że ja też są jakieś przebarwienia. I teraz co robię? To albo to wszystko wklepuję i rozcieram palcami. Jeżeli nie macie pędzli, to naprawdę też jest super sprawa, po prostu użyć palców. Ale kiedy na przykład tutaj już przy ustach jest gorzej palcami, bo palce mam trochę za duże naciski, tak brzydko rozmazuję, to używam po prostu mojego pędzla, którego na co dzień używam do podkładu i rozcieram to wszystko tak, żeby nie było na nie granic. Się kończy, a gdy zaczyna korektor, to samo w sumie robię przy ustach. Ponieważ jak widzicie, teraz mam trochę takie trupie usta, bo mam podkład tutaj na dolnej wardze, dlatego przy pomocy płynu micelarnego z Biedronki. I kolejne miejsce, w którym warto nałożyć korektor do szkoły, to oczywiście okolice pod oczami. Zazwyczaj do szkoły wstajemy bardzo wcześnie, niewyspani i no i potem takie brzydkie wory i silne oczy, więc fajnie to zakryć. No i również troszeczkę daję zawsze na powieki, żeby zakryć wszelkie żyłki. I tutaj już rozcieram to zazwyczaj właśnie palcem od zewnętrznego kącika do wewnętrznego, nigdy na odwrót, pamiętajcie. I kolejne miejsce, w które ja aplikuję korektor, to płatki nosa, ponieważ tutaj są takie delikatne przebarwienia i właśnie też fajnie jest je przykryć tutaj. Grzbiet nosa też jest jakaś taka brzydka czerwona kropka. No wygląda jak kotek. I teraz to po prostu znowu rozcieram palcem. Rozcieram tak na dużej powierzchni, naprawdę, żeby nie było widać, żeby ten po prostu ten korektor się nie odznaczał, bo też jest istotne, żeby po prostu nie chodzić z takimi pomarańczowymi planami, bo to nie wygląda fajnie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tuszowanie niedoskonałości, u mnie to tyle. Jeżeli Wy macie ich więcej i naprawdę nie czujecie się dobrze bez podkładu, i musicie go nosić do szkoły,
to noście, ale ja uważam, że jeżeli ktoś nie potrzebuje podkładu, to po co ma go codziennie nakładać, po co ma wytykać pory codziennie, naprawdę każdego dnia. Można sobie podkład zostawić na jakieś większe wyjścia, a na co dzień właśnie do szkoły używać tylko korektora i ja tak zazwyczaj robię. Odwołuję się tego korektora, zawsze przypruszam go pudrem. W tym momencie używam Rimmel Stay Matte i muszę powiedzieć, to jest naprawdę fajny produkt i jest fajnej ceny. Ja ogólnie nie mam problemu dużego ze świeceniem się, więc też zazwyczaj nakładam dużo pudru. Nakładam go w miejsca, w które przed chwilą nałożyłam korektor, tego nawet trochę wklepując. I również trochę na strefę T, czyli czoło, nos i tutaj broda. I tak naprawdę więcej nie potrzebuję. W ciągu dnia w szkole w sumie nie muszę poprawiać pudru, nie świecę się, ale jeżeli macie taki problem, to fajnie jest zabrać taki mały kompaktowy puder, no i oczywiście jakiś pędzel, albo jeżeli nie chcecie używać znowu podkładu i zapychać waszej skóry, bardzo fajne są bibułki matujące, których akurat ja w tym momencie nie mam, ale wiem, że są dostępne naprawdę z wielu firm. Na pewno możecie je dostać w Rossmanie, na pewno też są do kupienia w Naturze i one są dużo lepszym rozwiązaniem, bo zajmują mniej miejsca w plecaku i na pewno wam się nie pokruszą, a taki puder to nigdy w sumie z nim nie wiadomo. No i teraz oczywiście przyszedł czas na oczy. Tutaj wydaje mi się, że jest najwięcej kontrowersji. Czy kreski do szkoły tak, czy nie? Czy tłuszcz tak, czy nie? Czy cienie, czy brwi, czy co robić ogólnie z oczami? I moje założenie do szkoły, stricte tylko do szkoły, jest takie, że używam tłuszu. I zdarzyło mi się kilka razy raptem w tym roku szkolnym, że poszłam do szkoły totalnie bez tuszu, ale ja nie czuję się bardzo źle bez makijażu, ale nie czuję się tak pewnie i tak komfortowo. Wolę, kiedy te moje rzęsy są podkreślone. Ja sobie rozdzielam ilość tuszu do szkoły i ilość tuszu na weekend. Jeżeli to jest naprawdę weekend, gdzie wychodzę gdzieś ze znajomymi, to tuszu nakładam dwie warstwy dla naprawdę takich mocnych, czarnych, podkreślonych oczu. Ale kiedy to jest szkoła, to tłuszcz nakładam praktycznie tylko i wyłącznie w zewnętrzny kącik i troszeczkę dalej, ale na pewno nie dojeżdżam tutaj do wewnętrznego kącika, nie poczerniam go, tylko właśnie ten zewnętrzny, żeby tak fajnie otworzyć oko. I w sumie bardzo polecam ten patent, bo słyszałam, że się sprawdza. Właśnie z malowaniem oczu bardziej w tym zewnętrznym kąciku, wam pokażę, o co mi chodzi. Po prostu kiedy malujecie oczy, o kilka razy częściej przejechać czoteczką z tuszem po właśnie zewnętrznym kąciku i dosłownie dwa razy tutaj i wystarczy. No i oczywiście troszeczkę dolne, ale również tylko i wyłącznie zewnętrznej części oka. No i tak naprawdę została mi tylko ostatnia część, czyli usta. I do szkoły odpuszczam sobie pomadki, błyszczyki, jakieś produkty barwiące, bo to naprawdę nie ma sensu, bo w szkole jesteśmy 7 godzin i przez cały czas gadamy, przez czas pijemy, opieramy się ręką o twarz, o usta i co chwilę to wszystko nam schodzi, więc to nawet nie ma sensu i w sumie tak po co. Jedyna rzecz, którą robię, to dla pielęgnacji, stricte tylko dla pielęgnacji, nakładam jakiś balsam, zwłaszcza, że teraz moje usta wyglądają strasznie, są okropnie przesuszone. To sobie w ogóle nie wyobrażam wyjścia na dwór w ogóle w jakiś mroźny poranek, na przykład jesienny, bez nałożenia czegoś na usta. I tutaj mam swoje w tym momencie dwa ulubione produkty, czyli Carmex oraz Eveline SOS z olejkiem arganowym i właśnie tego produktu teraz użyję. No i tak naprawdę mój codzienny makijaż do szkoły jest skończony. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście w opisie na dole macie linki do wszystkich poprzednich odcinków Back to School z tegorocznej serii. Więc możecie zajrzeć i je obejrzeć. Ja już dziękuję wam bardzo za oglądanie tego. Do zobaczenia następnym razem i cześć!